serdecznie. Chciałam przedstawić projekt, który jest projektem pilotażowym w tej chwili Dziennego Domu Opieki Medycznej jako nowoczesny model aktywizacji osób starszych. Dzienny Dom Opieki Medycznej jest to innowatorski regionalny program, który został sfinansowany przy współudziale funduszy europejskich. Standard Dziennego Domu Opieki Medycznej jest pilotażowo testowany w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, a następnie zostanie upowszechniony z wykorzystaniem środków regionalnych. Wdrożenie standardu ma na celu właśnie poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, szczególnie starszymi. Dzienny Dom Opieki Medycznej jest Celem wdrożenia działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej jest rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi, a tym samym rozwój sektora usług medycznych. Program jest szczególnie kierowany do osób powyżej 65 roku życia, którzy to otrzymali według skali Bartel od 40 do 65 punktów. Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci pacjenci bezpośrednio po hospitalizacji, których stan wymaga kompleksowych działań usprawniających, pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizacji w najbliższym czasie, pacjenci, którym udzielono świadczeń w ostatnich 12 miesiącach. Do Dziennego Domu Opieki Medycznej kwalifikuje pacjentów lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z zastosowaniem skali Bartel. W przypadku pacjentów leczonych w szpitalu, lekarz udzielający świadczeń w szpitalu. Pobyt pacjentów w dziennym domu ma za zadanie poprawę zdrowia i samodzielności w życiu codziennym, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym oraz przygotowanie pacjenta do samoopieki w domu. Czas pobytu w dziennym domu opieki medycznej nie może być krótszy niż 30 dni, a nie dłuższy niż 120 dni roboczych. Tak jest według tego projektu unijnego to sformułowane. Zakres świadczeń udzielanych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej. Opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji. Doradztwo w doborze wyrobów medycznych, to chodzi tutaj o pieluchomajtki, worki stomijne czy innego typu wyroby medyczne. Usprawnianie ruchowe, stymulacja procesów poznawczych, terapia zajęciowa, przygotowanie rodziny i opiekunów do kontynuacji opieki. Zakres świadczeń jest indywidualnie dostosowany do każdego pacjenta i może ulegać zmianom w zależności od stanu pacjenta. W skład zespołu terapeutycznego wchodzi lekarz rehabilitacji, lekarz geriatra, lekarz POZ-u, pielęgniarka, psycholog, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, dietetyk, fizjoterapeuta, ksiądz, kierownik zespołu terapeutycznego, nad całością projektu czuwa koordynator. Są osoby wchodzące w skład tego zespołu terapeutycznego, które stale przebywają z pacjentem. Do nich należą właśnie opiekun medyczny, pielęgniarka, terapeuta zajęciowy oraz rehabilitant. Pozostałe osoby mają określoną ilość godzin, jest to różna ilość godzin w zależności od wyznaczonych jakby standardów i są dostosowane do tego, że niektóre z tych osób mają tak, że po prostu przychodzą do pacjenta według potrzeb lub są określone dni w tygodniu, gdzie te osoby prowadzą terapię z pacjentem. Dzienny dom opieki funkcjonuje od godziny 8 do 16 przez 5 dni w tygodniu. To są takie ustalone akurat według tego naszego Dziennego Domu Opieki Medycznej standardy. Ale to jest według projektu nie może być więcej niż powiedzmy 10 godzin. W początkowym etapie pacjent może przebywać krótszą ilość godzin w dziennym domu opieki medycznej. Po przystosowaniu się może ta ilość godzin się zwiększać.
Pacjenci mogą korzystać z transportu, gdzie są dowożeni do miejsca zbiórki i tak samo później z tego miejsca zbiórki są ponownie odwożeni do tego miejsca zbiórki. Pobyt jest bezpłatny, zapewniający całodzienne wyżywienie. Codzienna ocena stanu pacjenta jest przez pielęgniarkę, która to mierzy ciśnienie, bada poziom glukozy we krwi. Zajęcia rehabilitacyjne dostosowane są do stanu pacjenta, terapia zajęciowa, porady dietetyka, porady psychologiczne, kontrola stanu fizycznego przez lekarza. Przyjęcie odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego po otrzymaniu skierowania od lekarza oraz zaświadczeniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kwalifikacja odbywa się w zależności od kolejności zgłoszeń oraz wolnych miejsc. Maksymalna ilość miejsc dla pacjentów przewidziana jest w tej chwili do 15 osób. Do 3 dni po przyjęciu i przed wypisem zespół cały terapeutyczny dokonuje oceny sprawności pacjenta. To jest podstawowe złożone czynności życiowe, stan odżywienia, sprawność procesów poznawczych, stan emocjonalny. Odbywa się to przy użyciu odpowiednich skal, które są przypisane do poszczególnych osób stanowiących zespół, czyli lekarz geriatra, lekarz rehabilitacji, psycholog, dietetyk, pielęgniarka. Także tutaj nie jest opisane, ale do 3 dni po przyjęciu pacjenta także wykonywane jest EKG i pobierane są badania, które czasami są powtarzane, gdy jakieś są problemy zdrowotne z pacjentem. Po przeprowadzonej ocenie stanu pacjenta ustalany jest indywidualny plan działania dla każdego pacjenta. Co tydzień na zebraniu członków zespołu terapeutycznego oceniane są rezultaty podjętych działań oraz wdrażana jest modyfikacja. Na koniec również pacjent ocenia naszą pracę i osiągnięte efekty na podstawie ankiety. Do pół roku po pobycie odbywają się wizyty pokontrolne w domu pacjenta oraz rozmowy telefoniczne. Mają one na celu ocenę sprawności pacjenta. Większość pacjentów w początkowym etapie bardzo niechętnie i z wielkim dystansem przystępowała do tego projektu. Wiązało się oczywiście to z wyjściem z domu, codzienną dbałością o higienę i ubiór. Po nawiązaniu kontaktów z grupą i nabraniu pewności, bardzo chętnie pacjenci zaczęli korzystać z proponowanej terapii. Wychodzili na spacery wokół dużego terenu, tutaj gdzie dedom się znajduje. Wykonywali ćwiczenia grupowe na świeżym powietrzu. A jeśli nie było odpowiedniej pogody, to te ćwiczenia grupowe były wykonywane w pomieszczeniach dedomu. Chętnie korzystali z zajęć fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych ćwiczeń i zabiegów leczniczych. Chętni byli do współpracy w zajęciach terapeutycznych, gdzie wykonywali przeróżne prace wieloma technikami. Rysowanie, wycinanie, klejenie, także bardzo dużo różnych technik i z różnych materiałów korzystali, gdzie terapeuta zajęciowy zakupywał te materiały dobrane tematycznie i w zależności od pór roku i aktualnych świąt czy też uroczystości. Uczestniczyli we wspólnych grach, tańcach, zabawach i uroczystościach, na których sami często przygotowywali potrawy. Nawiązało się wiele przyjaźni. Po kilkumiesięcznej obserwacji pobytu pacjentów w dedomie można stwierdzić, że taka forma świadczenia jest potrzebna w naszym regionie. Świadczy o tym u większości przebywających pacjentów poprawa stanu fizycznego, zwiększone poczucie bezpieczeństwa, zwiększona samodzielność w życiu codziennym, nawiązywanie kontaktów w grupie, spotykanie się poza zajęciami i wyrażanie chęci dalszej współpracy w zajęciach terapeutycznych oraz również zadowolenie rodzin. Było często tak, że pacjenci, którzy kończyli dany jakby turnus, kontaktowali się z następną grupą
i wspólnie uczestniczyli w danych uroczystościach. Bardzo dziękuję za udział. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo może za chaotyczność i to jest moje pierwsze wystąpienie. Dziękuję bardzo, tym bardziej brawa.